Bo najważniejsze to jest to, żeby jej się podobało, dlatego jeżeli wszyscy konsultanci są zajęci, gdy klienci dzwonią, to znaczy, że tych konsultantów jest za mało. Należy to uszanować, a uszanujemy to tylko w ten sposób, jeżeli szybko odbierzemy ten telefon i po drugiej stronie będzie osoba zainteresowana pomocą. Wskazuje na to, że w moim kochanym Berlingo się kończy sprzęgło. To oznacza rozstanie na dwa dni z samochodem, to oznacza rozstanie na dwa dni z tym uchwytem, o tym tutaj uchwytem do filmowania vlogów z samochodu. Będę musiał w ręku trzymać. No trudno, ale sprzęgło to nie przelewki trzeba robić, bo jak nie, to samochód może przestać jeździć. Dzisiaj z Heleną jedziemy do kolejnego przedszkola, zobaczyć jak jej się spodoba. No to przedszkole to się bardzo Helenie spodobało. Bardzo! Także jestem bardzo szczęśliwy, bo najważniejsze to jest to, żeby jej się podobało. Dlatego do każdego przedszkola jeździmy z Heleną. Nie wybieramy za nią, bo to ona ma chcieć i to jej ma być dobrze i bezpiecznie. Teraz jadę do pracy, no dzisiaj wziąłem sobie pół dnia wolnego, żeby temat z przedszkolem ogarnąć. GPS mi mówi, że za 15 minut będę w pracy. Dzisiaj z Tobą porozmawiać na temat komunikacji w firmie, a konkretnie na temat obsługi klienta telefonicznej, czyli taki temat, który jest bliski memu sercu. Dosyć często spotykam się z taką sytuacją, że dzwonię do jakiejś firmy, dodzwaniam się na infolinię i słyszę na tej infolinii: dzień dobry, dodzwonili się Państwo do firmy takiej i takiej. Przepraszamy, wszyscy nasi konsultanci w tej chwili są zajęci. I ja uważam, że to jest porażka, jeżeli firma musi w ten sposób komunikować ze swoimi klientami albo potencjalnymi klientami, bo jeżeli wszyscy konsultanci są zajęci, gdy klienci dzwonią, to znaczy, że tych konsultantów jest za mało albo zbyt wiele czasu spędzają na rozwiązywaniu klientom problemów, tak? Nie powinno być tak, żeby klient dzwoniący musiał czekać dłużej niż jakieś maksymalnie 30 sekund na połączenie. Bo to jest bardzo długo, tak naprawdę 30 sekund, jak się dzwoni do firmy. Ja już o tym kiedyś opowiadałem, że jak już klient wyjdzie ze swojej strefy komfortu i weźmie ten telefon i zorganizuje sobie chwilę czasu i spokojne miejsce, żeby zadzwonić do firmy i o czymś porozmawiać z tą firmą, z tym usługodawcą, no to należy to uszanować, a uszanujemy to tylko w ten sposób, jeżeli szybko odbierzemy ten telefon i po drugiej stronie będzie osoba zainteresowana pomocą temu klientowi dzwoniącemu. Także jeżeli w Twojej firmie odtwarza się informacja: dzień dobry, nasi wszyscy konsultanci są zajęci, proszę czekać, to znaczy, że masz za mało konsultantów. I to możesz bardzo prosto naprawić, zatrudniając większą ilość konsultantów. Można też spróbować zrobić, na przykład rozdzielić infolinię sprzedażową od infolinii obsługi klienta.
zrobić dwa różne schematy obsługiwania klientów. Można spróbować część tego helpdesku telefonicznego przerzucić na maile, bo bardzo często ludzie będą woleli napisać maila. Podstawowym aspektem, na którym się trzeba skupić, jeżeli głównym kanałem komunikacji z klientami będą maile, jest to, żeby te maile były ultra szybko odpowiadane, tak, żeby ludzie tam u Was w firmie po drugiej stronie szybko odpowiadali na maile, bo w sytuacji, w której klient napisze maila i w przeciągu kilku godzin nie dostanie odpowiedzi, to będzie chciał zadzwonić. Więc tak naprawdę nie będzie korzystał z tego Waszego kanału komunikacji mailowego. Natomiast da się to rozwiązać w taki sposób, jeżeli to takie statystyki na infolinii, jak widać, tak? Ile czasu klienci czekają, i w większości firm to muszą minąć 3 lata, zanim zarząd zauważy, że o, tutaj jest jakiś problem, zaczynamy tracić klientów z tego powodu. No w dzisiejszych czasach 3 lata to jest po prostu wieczność, także nie należy czekać 3 lata, nie należy czekać na decyzję zarządu w tym zakresie. Jeżeli masz w swojej firmie wpływ na to, ile czasu klienci czekają na telefonie, to zrób coś z tym od razu. Nie powinni czekać dłużej niż 30 sekund.